Streszczenie to istotny element pracy umysłowej. Warto się go nauczyć. Wszelkie robienie notatek opiera się właśnie na umiejętności streszczania. Streszczenie to też przetwarzanie informacji i ich przyswajanie. I dlatego właśnie streszczenie pojawia się na maturze jako forma pisemna i jest oceniana przez egzaminatorów. Tutaj będziemy mówić o streszczaniu jako pewnej czynności, pewnym działaniu, a także o streszczeniu jako formie pisemnej będącej wynikiem tego działania. Streszczenie to krótkie i zwięzłe przedstawienie treści danego tekstu. Polega na odwzorowaniu kolejnych partii streszczanej wypowiedzi, przede wszystkim treści, ale także konstrukcji. Minimum słów, maksimum treści. To podstawowa zasada, którą powinien kierować się autor streszczenia. Uogólnianie to przekształcanie tego, co w tekście konkretne, na to, co ogólne. Na przykład, co jest argumentem, wnioskiem, tezą. Jedno zdanie streszczenia przypada na jeden akapit streszczanego tekstu. Określenie tematu streszczanego tekstu powinno znaleźć się na początku streszczenia. Każdy tekst jest o czymś i coś na ten temat mówi. Inaczej mówiąc, każda wypowiedź posiada temat i remat. Temat związany jest z podmiotem, remat zaś z orzeczeniem. W określaniu tematu streszczanego tekstu warto zwrócić uwagę na tytuł, wstęp i zakończenie wypowiedzi. Tam najczęściej znajdziemy informacje o temacie. Przedstawiamy tu arkusz z matury majowej z 2015 roku, do którego odwoływać będziemy się w dalszej części tego filmu. Zacznijmy od określenia tematu. Na planszy pojawiają się przykłady poprawnego określenia tematu. Błędy w uogólnianiu polegają najczęściej na tym, że jako temat całego tekstu podaje się jedynie wybrane zagadnienie. Każdy akapit, podobnie jak każdy tekst, o czymś traktuje i jest pewną całością. Najczęściej najważniejsza informacja pojawia się na początku akapitu, rzadziej na jego końcu. Nie zawsze łatwo jest wyłowić temat i to, co mówi o nim akapit. Ale przy poprawnie skonstruowanych wypowiedziach nie powinno to sprawiać problemu. Tematem przedstawionego akapitu jest wypowiedź publiczna, a tym, co wnosi ten fragment tekstu, nową informacją, jest zwrócenie uwagi na funkcjonalność i skuteczność cechujące współczesną modę językową. Tematem kolejnego zaprezentowanego akapitu jest nastawienie do tekstów publicznych, a nową informacją zmiana tej postawy oraz zgoda na poddawanie się perswazji stosowanej w celu uzyskania aprobaty. Mamy tu wreszcie przykład streszczenia obu akapitów w jednym zdaniu. Na przedstawionym przykładzie zanalizujemy, jak zbudowane jest poprawne streszczenie. Uwzględniona została perspektywa autora tekstu. Każda wypowiedź jest przecież wypowiadana przez kogoś i należy to uwzględnić. W pierwszym zdaniu podany został temat tekstu Bralczyka oraz najważniejsze tezy artykułu. Drugie zdanie, wielokrotnie złożone, streszcza środkowe akapity tekstu. Zakończenie jest omówieniem tezy autora i konkluzji jego tekstu. Streszczenie to ma 49 słów. Mogłoby być nawet nieco dłuższe, o jedno, dwa zdania, ale nie jest to konieczne. Nie ma tu zbędnych słów. Omówimy teraz podstawowe błędy pojawiające się w streszczeniach. W zaprezentowanym streszczeniu błędnie określono temat. Brak tu też uogólnienia. To streszczenie cechuje zbytnia szczegółowość i fragmentaryczność. Pojawiają się niepotrzebne powtórzenia, słowa tekst i wyrażenia tabu językowe. Niektóre niepotrzebne słowa można zastąpić zaimkami lub po prostu wykreślić. Mamy tu kolejny przykład błędnego streszczenia.
Jego kompozycja jest dość przypadkowa. Powtórzenie określenia tematu na końcu, różny poziom szczegółowości, niepotrzebne są zdania o modzie, o perswazji, manipulacji, szczegółowa uwaga o dostosowaniu atrakcyjności do języka odbiorcy. Nie została tu uwzględniona perspektywa autora, jego opinia. Tekst streszczany jest tak, jakby był wypowiedzią autora streszczenia, a nie relacją czyichś poglądów. Podkreślone zdanie niewiele wnosi, jest zbyt niejasne i odwołuje się do zbyt szczegółowego wątku streszczanego tekstu. Ostatnie dwa zdania są niepotrzebne, ale na ich przykładzie można zademonstrować cenną radę dla streszczających. Metodę małych cięć, skracania zdań poprzez usuwanie z nich niepotrzebnych wyrazów i przekształcanie w wypowiedzenie złożone. Skreślone partie zdań można usunąć, a dwa zdania przekształcić w jedno. Tak mogłoby wyglądać przytoczone zdanie po dokonaniu skrótów.